Siema, dzisiaj maturka z polskiego. Czekamy za naszymi absolwentami i zapytamy się ich, jak im poszła maturka. Jak wrażenia po maturze? No bardzo dobrze. Była całkiem prosta, więc fajnie. Myślę, że dobrze. Zobaczymy, jak będzie dopiero w lipcu. Mogło być lepiej, co prawda. No. Nie wiem, nie powiem na ten moment, ale wydaje mi się, że zdam. Tematy były całkiem proste, więc chyba pozytywnie. Generalnie nie jestem jakoś super zadowolona, ale uważam, że na pewno jest zdane. Generalnie nie chcę zapraszać, ale myślę, że w miarę git. Chociaż no nie chcę też się rozczarować. Wydaje mi się, że bardzo dobrze. Napisałam rozprawkę na około 400 słów, więc jestem z siebie ogólnie zadowolona. Wybrałam ten temat pierwszy z buntem. Bardziej mi podpasował i no mam nadzieję, że będzie zdane. A jakie lekturki dałaś? Dałam Dziady, część trzecią, Antygonę, Mito Prometeuszu i Romeo i Julia. A który temat wybrałeś? Drugi, zdecydowanie. Te relacje z człowiekiem kształtujące, fajne były. A jakie lekturki? Lalka i dałem w kontekście Kordiana. Później dałem Macbetha i w kontekście Przedwiośnia. Pierwszy o buncie. Taki najprzyjemniejszy według mnie. Przerabialiśmy dużo razy na polskim. Pierwszy, czyli bunt i jego tam wpływ na człowieka, coś takiego. Wybrałam pierwszy temat, czyli bunt i jego konsekwencje, coś takiego. I odwołałam się do Antygony, do Przedwiośnia, do Dziadów części trzeciej i do Świętego Aleksego. Wzięłam na rozprawce temat drugi, czyli o relacjach z drugą osobą, jak wpływają na człowieka. No i tam dałam lalkę, zbrodnię i karę, tango, no i coś jeszcze, ale nie pamiętam. Pierwszy, o buncie. Jakie lekturki? Tango, Dziady, rok 1984. I chyba prometeizm. A jak nastawienie na pozostałe egzaminy? Podstawy to łatwo, gorzej z rozszerzeniami. No, ale się zobaczy. Na pewno już będzie z górki, no bo jednak polski to polski, a matematyka, angielski, rozszerzenia pójdzie z górki. No, myślę, że matematyka tutaj może być trochę trudna, ale nareszcie jestem nastawiona w miarę pozytywnie, chociaż ten polski ustny. No. Trzeba trochę jeszcze powtórzyć, ale myślę, że będzie w porządku. No to jeszcze tylko matematyka, taki coś trudniejszego, angielski, reszta to już raczej prosta. Dobrze. W sensie boję się najbardziej matmy, ale będzie git. No właśnie zamierzam się zacząć uczyć zaraz matematyki. I myślę, że damy radę. A jakie ma ten, jak pisała, zobaczcie. No, jest brudne od pisania.